lesen wir einmal den dritten Brief des Johannes. Przeczytajmy wspólnie trzeci list Jana. Trzeci list Jana od pierwszego wiersza. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Der zweite und der dritte Brief des Johannes sind sicherlich Briefe, über die man selten etwas hört. Drugi i trzeci list Jana to z pewnością są listy z Nowego Testamentu, na temat których bardzo rzadko słyszymy jakieś wykłady. Dabei sind sie sehr wichtig für unser praktisches Leben. Ale one są naprawdę bardzo ważne dla naszego praktycznego życia. Und diese beiden Briefe gehören sogar zusammen. A te dwa listy, jeden z drugim, blisko się łączą. Es sind mit die letzten Zeugnisse, die wir bekommen haben im Neuen Testament. Mianowicie obydwa, one są tymi ostatnimi świadectwami Pisma Świętego, jakie otrzymaliśmy w Nowym Testamencie. Johannes muss sehr alt gewesen sein, als er diese Briefe schrieb. Jan musiał być naprawdę bardzo stary, gdy on pisał te dwa listy. Der erste Brief ist an eine Frau geschrieben. Der zweite Brief ist an eine Frau geschrieben. Drugi list, przepraszam, jest napisany do pewnej niewiasty. Sie bekommt das wunderbare Kennzeichen, dass sie auserwählt ist. Która otrzymuje to cudowne świadectwo, wspaniałe określenie, że jest panią wybraną, starszy do wybranej pani. Der Apostel betont sozusagen ihre geistlichen Vorrechte, die sie besitzt. I apostoł tutaj podkreśla te duchowe przymioty, jakie on w jej życiu, w jej osobie stwierdza. Das große Thema in diesem Brief ist keine Liebe ohne Wahrheit. I wielkim tematem tego drugiego listu Jana jest to, że nie ma miłości bez prawdy. Das heißt, unsere Liebe muss mit der Wahrheit verbunden sein.
To oznacza, że nasza miłość musi być zawsze powiązana z prawdą. Darum kommt am Ende die ernste Botschaft, einen Irrlehrer nicht aufzunehmen. I to dlatego w tym liście pod koniec znajdujemy te poważne do nas skierowane poselstwo, żebyśmy nie przyjmowali do domu swojego tych, którzy przynoszą fałszywą naukę. Das heißt, das kennzeichnende Wort ist nehmet nicht auf. I tym słowem kluczowym jest nie przyjmujcie. Hier im dritten Brief ist es genau andersrum. Tutaj w trzecim liście jest akurat na odwrót. Da ist das Thema keine Wahrheit ohne Liebe. Tu tym tematem tego listu jest to, że nie ma prawdy bez miłości. Hier wird die Wahrheit mit der Liebe verknüpft. I tutaj w tym liście trzecim prawda jest powiązana z miłością. Und das große Thema in diesem Brief ist nehmt auf. I wielkim tematem tego trzeciego listu Jana jest właśnie wezwanie przyjmujcie. Darum sage ich noch einmal, beide Briefe gehören zusammen. I dlatego jeszcze raz to podkreślam, te dwa listy są jak gdyby jednym, ściśle powiązane. Es gibt Gläubige unter uns, die betonen besonders die Liebe. Są na pewno wśród nas tacy wierzący, którzy w szczególny sposób podkreślają miłość. Und vergessen die Wahrheit ein klein wenig. I troszeczkę jakby zapominali, aby zachowywać prawdę. Das ist nicht gut. To z pewnością nie jest dobrze. Es gibt andere unter uns, die betonen besonders die Wahrheit. Ale też i wśród nas bywają i inni, którzy w szczególny sposób podkreślają prawdę. Und vergessen die Seite der Liebe ein klein wenig. I troszeczkę jakby zapominali tą stronę, sprawę miłości. Das ist auch nicht gut. To też nie jest dobrze. Und deswegen gehören diese beiden Briefe zusammen, weil sie beide Seiten behandeln. I dlatego też i te listy łączą się ściśle ze sobą, bo one podkreślają obydwie strony. Wir haben nur Zeit, uns mit dem dritten Brief ein klein wenig zu beschäftigen. I my mamy teraz zamiar zająć się troszkę tym trzecim listem. Er spricht hier nicht von dem auserwählten Gaius. Ten list mówi o tym umiłowanym, tym wybranym Gajusie. Obwohl er das sicherlich war. Z pewnością on takowym też był. Aber er betont mehr die persönliche Ebene und spricht von dem geliebten Gaius. Ale szczególnie została podkreślona ta osobista płaszczyzna pomiędzy Janem a tym Gajusem i on zwraca się do niego umiłowany. Warum macht er diesen Unterschied? Dlaczego on tutaj taką różnicę pokazuje? Es wäre sicherlich nicht passend gewesen, die Frau als eine geliebte Frau anzuschreiben. Z całą pewnością w drugim liście nie byłoby to rzeczą na miejscu, aby niewiastę, do której zwraca się Jan w drugim liście, określać umiłowaną. Das heißt, der Apostel zeigt hier sehr viel Feingefühl. A więc widzimy tutaj pokazane takie bardzo delikatne wyczucie apostoła. W jaki sposób ma zwrócić się do poszczególnych ludzi wierzących. A więc tutaj mamy list skierowany do umiłowanego Gajusa. Aber er liebt ihn in der Wahrheit auf der Grundlage des Wortes Gottes. Którego on miłuje w tej prawdzie Słowa Bożego. Auf der Grundlage des Herrn Jesus selbst, der die Wahrheit ist. Na tej podstawie, której sam Pan Jezus jest prawdą. Der Herr sagt das selbst in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit. Jan to sam podkreślił w 14 rozdziale Jana, w 6 wierszu. Ja jestem prawda i życie. Droga, prawda i życie. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass das Wort Gottes als die Wahrheit bezeichnet wird. Ja już wczoraj to pokazałem, że Słowo Boże jest określane jako prawda. Der Herr Jesus selbst wird als die Wahrheit bezeichnet. Sam Pan Jezus jest też określany w Słowie Bożym jako prawda. Und auch der Heilige Geist wird als der Geist der Wahrheit genannt. Ale również też i Duch Święty nazywany jest w Słowie Bożym Duchem Prawdy. Ich weiß nicht, ob ich das finde im Johannes Evangelium. Może ktoś pomoże, w Ewangelii Jana to chyba jest zapisane. Doch Johannes 16, Vers 13 muss das sein. Prawdopodobnie Jana 16, w 13 wierszu jest to napisane.
Das heißt, die göttlichen Personen und das Wort Gottes werden als Wahrheit bezeichnet. To znaczy, wszystkie boskie osoby są określane jako prawda. Und damit ist klar, was hier gemeint ist, wenn sagt, ich liebe in der Wahrheit, in Wahrheit. I dlatego jest to też i tutaj jasne, dlaczego on do niego się zwraca, do umiłowanego, którego miłuję w prawdzie. Vers 2 ist sehr interessant. Drugi wiersz tego listu jest bardzo interesujący. Denn in Vers 2 werden zwei Wünsche geäußert. Dlatego, że czytamy w tym drugim wierszu o dwóch życzeniach apostoła. Und etwas, was der Apostel Johannes wusste. I czytamy o czymś, co apostoł wiedział o tym, co apostoł Jan wiedział o tym Gajusie. Was wünschte er ihm? A więc co życzył apostoł Jan temu Gajusowi? Er wünschte, dass es ihm in den äußeren Umständen gut geht. On życzył mu, aby we wszystkich zewnętrznych życiowych okolicznościach dobrze się jemu powodziło. Und er wünschte ihm Gesundheit. I życzył mu zdrowia. Das zeigt, der Apostel Paulus wusste im Augenblick nicht genau, wie es dem Gaius äußerlich geht. A to wszystko świadczy o tym, że w danym momencie apostoł Jan nie wiedział, jak się powodzi w tym momencie temu umiłowanemu Gajusowi. Er wusste nicht, ob er Sorgen hatte. Nie wiedział, czy ma jakieś zmartwienia. Ob es Schwierigkeiten im täglichen Leben gab. Czy ma jakieś trudności w swoim codziennym życiu. Er wusste auch nicht, ob er gesund war in diesem Moment. Nie wiedział, czy w tym momencie też jest zdrowy. Für uns sind diese beiden Dinge vielleicht manchmal das Wichtigste. Może dla nas te rzeczy pozostają zawsze na najważniejszym miejscu. Aber er konnte es nur als Wunsch äußern. Ale apostoł Jan mógł to tylko wyrażać przed Panem jako swoje życzenie, aby tak mu się działo. Aber er wusste etwas über diesen Gaius. Ale jedną rzecz on wiedział pewną co do tego Gajusa. Und das ist viel wichtiger als alles andere. I ta rzecz jest o wiele ważniejsza niż wszystkie inne razem wzięte. Nämlich, dass es seiner Seele wohl geht. Mianowicie to, że dobrze się powodzi jego duszy. Noch einmal, das wünschte er ihm nicht. Jeszcze raz powtarzam, on mu tego akurat nie życzył. Das wusste er, dass es so ist. Nie, on doskonale wiedział, że tak ta sprawa wygląda. Das ist das Wichtigste. I to było najważniejsze dla apostoła. Dass wir einander wissen, dass es unserer Seele wohl geht. Ważne jest, abyśmy wiedzieli jeden o drugim, że temu drugiemu dobrze się na jego duszy powodzi. Und ich hoffe, dass jeder hier, der hier ist, dass es seiner Seele in dem Punkt wohl geht, dass er ein Kind Gottes ist. I mam nadzieję, że każdy, który jest teraz na tej sali, w tym punkcie akurat może też i zaświadczyć, że mu dobrze się powodzi na jego duszy, bo może to zaświadczyć, że jest dzieckiem Bożym. Das ist die Grundlage für alles. Dlatego, że być dzieckiem Bożym jest podstawą do wszystkiego dalszego w życiu. Aber hier geht es noch um viel mehr. Ale w tym liście dalej chodzi jeszcze o wiele innych rzeczy. Hier geht es nicht nur um die Grundlage. Tu chodzi nie tylko o te podstawy. Hier geht es um seine Treue in seinem christlichen Leben. Tutaj chodzi też i apostołowi, aby on wykazał się wiernością w jego chrześcijańskim codziennym życiu. Und da wusste er, dass es ihm innerlich gut geht. I w tym zakresie on wiedział, że jemu w jego wewnętrznym duchu dobrze się powodzi. Wissen wir das auch mit von den Brüdern und Schwestern, mit denen wir in Gemeinschaft sind? Czy my wiemy coś takiego na temat braci i sióstr, z którymi jesteśmy tak blisko w jednym zborze w społeczności? Oder haben wir manchmal berechtigte Sorgen? Albo może mamy usprawiedliwione troski co do stanu duchowego drugiego brata czy siostry. Hier wird uns ein treuer Mann vorgestellt. My mamy tutaj przed sobą przedstawionego bardzo wiernego męża. Der einen Startpunkt in seinem Leben hatte. Takiego człowieka, który miał w swoim życiu punkt startowy. Und der hier noch auf diesem treuen Weg geblieben ist. I człowiek, który dalej pozostał na tej drodze, którą wybrał kiedyś. Das ist nicht unbedingt normal. To nie zawsze jest rzeczą taką samo przez się zrozumiałą. Wir haben wenige Personen, von denen wir das so klar lesen.
Niewiele mamy osób w Słowie Bożym, co do których tak w jasny sposób o tym czytamy. Wir haben einen Henoch in 1. Mose 5. Mamy na przykład mowę o Enochu, który żył w, opisany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w 5. rozdziale. Als er 65 Jahre alt war, fing er an mit Gott zu wandeln. Czytamy co do tej osoby, że gdy miał 65 lat, rozpoczął chodzić na ziemi razem z Bogiem. Und bis zum Ende seines Lebens auf dieser Erde blieb er auf diesem Weg. I aż do końca swojego życia na tej ziemi pozostał wiernie na tej drodze. Und so ist er der einzige Mensch im Alten Testament, von dem es zweimal heißt, er wandelte mit Gott. I to jest jedyny człowiek, co do którego w Starym Testamencie jest dwukrotnie zaświadczone, że on chodził z Bogiem. Ein anderes Beispiel ist der Apostel Paulus. Innym przykładem jest też i apostoł Paweł. Wir finden das im Philipperbrief in Kapitel 3. Co do tego możemy to przeczytać w liście do Filipian w 3. rozdziale. Er sagt in Vers 7, ich hatte etwas für Verlust geachtet. I czytamy w wierszu 7, że ja wszystko uznałem za wielką szkodę ze względu na Chrystusa. Das ist der Zeitpunkt seiner Bekehrung in Apostelgeschichte 9, wo er ein Licht aus den Himmeln sah. To był właśnie ten czas, który jest opisany w Dziejach Apostolskich w 9. rozdziale, gdy on na drodze swojego życia zobaczył wielką światłość pochodzącą z nieba. Jetzt stehen in Vers 7 noch einmal die gleichen stehen in Vers 8 noch einmal die gleichen Worte wie in Vers 7. I dlatego on jeszcze raz w tym 3. rozdziale do Filipian w 8. wierszu te same słowa, co w 7. wierszu używa. Aber in einer anderen Zeitform. Ale używa to teraz w innym czasie, w formie czasowej. In Vers 7 ich hatte Vergangenheit für Verlust geachtet. W wierszu 7 jest to tak napisane, że ja miałem takie pragnienie, aby wszystko to uznać ze względu na Chrystusa za szkodę. In Vers 8 die Gegenwart, ich achte für Verlust. A w wierszu 8 jest to napisane w czasie teraźniejszym, że ja teraz wszystko uznaję obecnie za szkodę. Zwischen diesen beiden Versen liegen ungefähr 25 Jahre. I tu pomiędzy tymi dwoma wierszami można by powiedzieć, że zawarty jest okres czasu około 25 lat. Der Apostel Paulus ist auf diesem Weg geblieben. Bo widzimy, że apostoł Paweł pozostał wierny dalej na tej drodze. Und wenn er in der Apostelgeschichte 25 Jahre später noch einmal über dieses Ereignis aus Apostelgeschichte 9 spricht, a gdy on w 25 rozdziale Dziejów Apostolskich jeszcze raz o tym opowiada, co działo się, co jest opisane w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich, dann spricht er nicht von dem Licht, das er aus dem Himmel sah. To wtedy już nie opowiada o światłości, którą widział z nieba. Dann spricht er von dem großen Licht, das er aus dem Himmel sah. Tylko podkreśla to, ja wtedy widziałem wielką światłość. Nur ein kleines zusätzliches Wort. Tylko takie małe dodatkowe słowo wielką. Aber es zeigt uns das Herz des Apostels. Ale to słówko pokazuje, co odmieniło się w sercu apostoła. Ungefähr ein Jahr später spricht er noch einmal über dieses Ereignis. A powiem wam jeszcze coś więcej. Rok później, po tym zdarzeniu, jeszcze raz o tym zdarzeniu opowiada. Dann spricht er nicht von einem großen Licht. Wtedy po raz trzeci opowiadając o tym zdarzeniu, nie mówi o wielkiej światłości. Dann spricht er von einem Licht, das den Glanz der Sonne überstrahlt. Tylko to podkreśla, że widział światłość, która przewyższa blask słoneczny. Ein zweites Beispiel von jemandem, der einen Anfangspunkt hatte und auf dem Weg blieb. To jest drugi przykład człowieka, który miał w swoim życiu punkt startowy, początkowy i pozostał dalej na tej drodze. Und so ist das hier bei diesem Gaius. I tak sprawa wygląda też i z tym Gajusem. Denn jetzt in der Gegenwart hat Johannes ein wunderbares Zeugnis von ihm bekommen. Bo obecnie Jan otrzymał o nim cudowne świadectwo. Es kamen nämlich Brüder und legten ein Zeugnis von Gaius ab in Vers 3. Czytamy w wierszu trzecim, że przybyli do Jana bracia
i złożyli świadectwo o jego rzetelności Gajusa. Und sie sagen, dass er an der Wahrheit festhielt, wie er in der Wahrheit wandelt. I stwierdzili to, że tak jak trzymasz się mocno tej prawdy, tak też istotnie dalej żyjesz w prawdzie. Das heißt, sein Leben und seine Worte, es war alles in Übereinstimmung. To wszystko oznacza, że jego życie i jego słowa zawsze ze sobą się zgadzały. Er war damit ein Zeugnis für Gott. Mianowicie, on zawsze był dobrym świadectwem dla Boga. Sind unsere Worte, unser Wandel, bildet das ein harmonisches Ganzes? Czy zastanówmy się, nasze słowa i nasze chodzenie przed Bogiem zawsze są w tej harmonicznej jedności? Oder sind unsere Worte manchmal viel frommer als unser Wandel? A może tak jest, że nasze słowa są o wiele bardziej pobożne niż nasze osobiste pielgrzymowanie? Er hielt fest und er wandelte. My tu czytamy o nim, że on trzymał się tego mocno i chodził według tego. Beides in der Wahrheit. I obydwie te rzeczy działy się w prawdzie. In Verbindung mit auf der Grundlage des Wortes Gottes, in Verbindung mit den göttlichen Personen. W połączeniu z tymi podstawami zawartymi w Słowie Bożym i z tymi boskimi osobami. Und so sagt der Apostel in Vers 4, dass ihn das riesig freut. I dlatego też apostoł to podkreśla w wierszu 4, że nie ma dla mnie większej radości, und er spricht von seinen Kindern. Gdy słyszę, jak się mają twoje dzieci. Es ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Nie do końca jest to jasne, co tutaj apostoł miał na myśli. Es kann bedeuten, dass Gaius durch ihn zum Glauben gekommen ist. Może tak być, że Gajus to przez działanie apostoła Jana doszedł do prawdy, do wiary. So spricht Paulus von Timotheus, von seinem echten Kind, das er gezeugt hat. Tak samo jak właśnie mówi Paweł o swoim dziecku we wierze, o Tymoteuszu, można by powiedzieć o synu poczętym we wierze. Es kann auch bedeuten, dass er eine väterliche Beziehung zu diesem Gaius hatte. Ale może też i tak być, że apostoł Jan miał swego rodzaju stosunek ojcowski do tego Gajusa. Vielleicht aufgrund des großen Altersunterschiedes. Może to na podstawie tej wielkiej różnicy wieku pomiędzy nimi. Und weil Gaius mit Fragen, die er hatte, zu ihm kam. I może na podstawie tego, że Gajus przychodził do niego z różnymi pytaniami, które miał w życiu. Und das ist gerade wichtig für jüngere Geschwister. I to z całą pewnością jest na pewno bardzo ważną rzeczą, szczególnie dla wszystkich młodych wierzących. Dass ihr jemanden habt, wo ihr mit euren Fragen hinkommen könnt. Aby oni właśnie mieli w życiu swoim duchowym kogoś takiego duchowego, do którego mogliby zawsze ze swoimi pytaniami duchowymi przychodzić. Dass zu älteren Schwestern oder Brüdern eine, sag mal, väterliche Beziehung besteht. Aby właśnie pomiędzy tymi młodymi chłopcami lub dziewczętami powstała taka łączność matczyna lub ojcowska pomiędzy nimi a siostrami lub braćmi w zborze. Wo man sich einen väterlichen Rat holen kann. Po to, aby właśnie młoda osoba mogła sobie zasięgnąć takiej rady, nazwijmy to ojcowskiej. So sollen die älteren Schwestern in der Lage sein, die jüngeren Schwestern zu belehren. A my czytamy w Słowie Bożym, że starsze siostry mają być zawsze zdolne do tego, aby młodsze siostry pouczać. Das gleiche gilt auch für die älteren Brüder zu den jüngeren Brüdern. I dokładnie to samo obowiązuje starszych braci w stosunku do młodszych braci. Hier haben wir ein solches Verhältnis. Tu właśnie oglądamy tego rodzaju stosunki między braćmi. Und so war Gaius eines seiner Kinder in diesem Sinne. I w tym sensie patrząc, to Gajus był właśnie synem tego Jana. Gaius war sehr treu. Gaius był bardzo wierny. Er war vielleicht gar nicht jemand, der dort lehrte am Ort. Może on nie był kimś takim, który na tym miejscu, w którym mieszkał, był wielce działającym jako nauczyciel. Aber er war treu in seinem praktischen Leben für Christus. Ale on był wierny w swoim praktycznym życiu dla Chrystusa. Was tat er denn Großartiges? A cóż takiego nadzwyczajnego on czynił? Vers 5, er nahm Brüder auf.
W wierszu 5 czytamy o tym: wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, czyli przyjmujesz ich jako przychodni. I teraz może ktoś z was pomyśleć, no to przecież my często coś takiego w pewnym sensie też i wykonujemy. A więc ten Gajus nie tylko przyjmował kogoś, z kim on miał związki czysto rodzinne. Er nahm nicht unbedingt solche auf, mit denen er befreundet war. Nie przyjmował tylko takich, z którymi łączyło go taka nić przyjaźni. Er nahm auch nicht unbedingt welche auf, die vielleicht einen, ich sag mal, bekannten Namen hatten. Ani też nie przyjmował takich, którzy charakteryzowali się tak zwanym znanym nazwiskiem. Sondern, und das wird hier ganz scharf betont, ale, i to bardzo ostro jest tutaj w tym tekście podkreślone, fremde Brüder. On wyświadcza te usługi braciom zwłaszcza obcym, czyli przychodniom, jak w naszej Biblii jest napisane. Er nahm solche auf, die er vorher noch nie gesehen hatte. Czyli to oznacza, że on przyjmował takich, którzy byli w podróży, których on nigdy prędzej w życiu nie widział. Solche, von denen er vielleicht vorher noch nie etwas gehört hatte. A może i tacy, o których on nigdy wcześniej nie słyszał. Aber die dort in diese Gegend kamen, um das Evangelium zu verkündigen. Ale tacy, którzy przychodzili, aby w tych rejonach, gdzie mieszkał Gajus, głosić Ewangelię. Er nahm solche auf, die nichts hatten. A to oznacza również, że przyjmował takich, którzy niczego nie posiadali. Und das tat er sehr treu, wie es Vers 3 sagt. I tak jak to podkreśla wiersz 3, on to czynił bardzo wiernie. Das sind diese Brüder gewesen, die anschließend ein großes Zeugnis von ihm ablegten. A więc on teraz to czyniąc mógł doświadczyć tego, że tacy bracia też i do Jana przynosili bardzo dobre świadectwo o tym Gajusie. Nämlich von seiner Liebe, die er hatte zu den Gläubigen. I oni zaświadczali o jego miłości, jaką on miał do wszystkich wierzących. Und sie legten dieses Zeugnis ab vor der Versammlung, wahrscheinlich das örtliche Zeugnis, wo Johannes selbst war. I oni składali to świadectwo przed zborem, prawdopodobnie tym, w którym Jan, akurat do którego Jan uczęszczał. Es geht also hier gar nicht um ein großes Werk, was dieser Gaius tat. A więc nie chodzi tutaj o jakieś wielkie rzeczy, wielkie dzieła, jakoby ich dokonywał Gaius. Sondern es ging darum, dass er Gastfreundschaft übt und das in einer sehr treuen und hingebungsvollen Weise. Ale po prostu tu chodzi o wyświadczanie gościnności i to w sposób bardzo wierny i w pełnym oddaniu. Ich will mal einen anderen Mann kurz erwähnen aus dem Kolosserbrief. Chciałbym krótko teraz wspomnieć o innym mężu, który jest opisany w liście do Kolosan. Vers 7, er heißt Epaphras. W pierwszym rozdziale, w 7 wierszu, czytamy o pewnym bracie, który nazywał się Epaphras. Er war der geliebte Mitknecht. Nazywanego tutaj umiłowanym współsługą naszym. Ein treuer Diener des Christus für euch. Który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Wir denken, was hat der Mann Großes getan? A my może sobie myślimy, cóż takiego wielkiego ten mąż uczynił. Dass der Apostel Paulus so viele Worte um ihn verliert. Że apostoł Paweł akurat użył tak wielu słów, aby o nim opisać. Worin war dieser Mann so treu? I w czym ten mąż akurat był tak bardzo wierny? Der Apostel gibt uns die Antwort. I apostoł daje nam tutaj od razu odpowiedź. Am Ende von Kolosser 4. Pod koniec 4 rozdziału tego listu do Kolosan. Das Kennzeichen dieses Epaphras, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Vers 12. 12 rozdział 4 rozdziału czytamy o tym Epafrasie, że toczy on za was bój w modlitwach. Ist das nicht etwas Großartiges? Czy to nie jest coś wspaniałego usłyszeć takie świadectwo o danym człowieku? Es kommt hier nicht auf die Größe dieses Dienstes an.
Bo przecież nie chodzi o jakąś wielkość wykonywanej służby. Es kommt auf die Treue in dem Dienst an. Właśnie chodzi o wierność w wykonywaniu małej nawet służby. Der eine war ein Beter. Jeden z tych, o których mówimy, był człowiekiem modlitwy. Der in den Gebeten rang. Człowiek ten walczył w modlitwach. Und er tat es treu. A czynił to wiernie. Und Gott sorgt dafür, dass das entsprechend erwähnt wird in dem Brief. I Bóg o to się postarał, aby ta rzecz została w odpowiedni sposób wzmiankowana w listach. Und der andere übte Gastfreundschaft. A inny z braci właśnie wyświadczał tą gościnność. Und er tat das treu. I też czytamy o nim, że czynił to wiernie. Und Gott sorgt dafür, dass es erwähnt wird in diesem Brief. I Bóg o to się postarał, aby te dwie osoby były wzmiankowane w listach Nowego Testamentu. Wie viel Platz benutzt der Heilige Geist dafür in diesem kurzen Brief? I jakże wiele miejsca Duch Święty na to poświęca, aby w tym krótkim trzecim liście Jana też o tym wspomnieć. Zwischen den Zeilen lernen wir, dass dieser Dienst nicht einfach ist. Tak pomiędzy wierszami dowiadujemy się, że wykonywanie tej służby nie było rzeczą łatwą. Wahrscheinlich waren solche darunter, die das dem Gaius gar nicht dankten. Może byli wśród tych, którzy odbierali tą gościnę od Gajusa, tacy, którzy nie podziękowali mu za to. Wir würden vielleicht sagen, solche Brüder, die aufgrund ihrer Eigenart etwas schwierig sind. My może byśmy powiedzieli, że tu chodzi o takich ludzi, którzy ze względu na swój charakter byli trudnymi do współżycia. Und auch wenn das manchmal der Fall ist, ale jakby czasami nawet zdarzył się taki przypadek, sagt Johannes dem Gaius, to Jan mówi tutaj do Gajusa, dann tust du trotzdem gut daran, wenn du sie auf eine gottwürdige Weise geleitest. Am Ende von Vers 6. To czytamy tutaj pod koniec szóstego wiersza, że ty dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Also der Dienst war nicht einfach. A więc wykonywanie tego rodzaju służby nie było rzeczą łatwą. Gaius tat ihn treu. Dodatkowo czytamy, że Gaius ją wiernie wykonywał. Aber er war vielleicht manchmal etwas enttäuscht über das Verhalten der Aufgenommenen. Ale prawdopodobnie był też od czasu do czasu zawiedziony tym sposobem postępowania tych, którym udzielał gościny. Johannes sagt ihm und uns, guck nicht darauf. I Jan mówi do tego Gajusa, a tym samym do nas wszystkich, nie zwracaj na to uwagi. Bleib treu in dieser Aufgabe. Tylko dalej wiernie wykonuj to zadanie. Er sollte sie nicht auf eine brüderwürdige Weise geleiten. On chce go tutaj do tego nakłonić, aby wykonywał tą służbę w sposób godny brata. Sondern auf eine gottwürdige Weise. Ale również też i w sposób taki, jaki by był godny Boga. Das heißt also den Blick ausschließlich auf die Gedanken, auf die Wünsche Gottes richtend. To znaczy, że on koniec końców chciał skierować jego spojrzenie na myśli Boże. Denn auch wenn sie manchmal schwierig sind, bo nawet jeżeli wykonywanie jakiejś służby jest trudne, es sind solche, die für den Namen Christi ausgegangen sind. To wiemy, że ta służba jest wykonywana w stosunku do tych, którzy też i wyszli w celu jakiejś służby w imieniu Bożym. Ich könnte auch sagen für den Namen Jesu. Można by powiedzieć w imieniu Jezusa. Hier steht kein Name, hier steht nur das Wort Name. Tutaj to dobitnie nie jest podkreślone, jakie imię. Sie sind ausgegangen für den Verachteten. Tylko jest napisane, że oni wyszli w służbie dla tego, który jest pogardzany. I tym samym to spowodowało, że sami byli również pogardzani przez otoczenie. Obwohl sie nichts haben, nehmen sie nichts von den Nationen. Obwohl sie nichts haben, nehmen sie nichts von den Nationen. A dodatkowo czytamy, że nawet jeżeli oni sami niewiele posiadali albo nic nie posiadali, to wybierając się w drogę, nie przyjmowali niczego ze strony pogan albo narodów. Sie lassen sich nicht durch ungläubige Menschen für ihren Dienst im Herrn bezahlen.
A więc to oznacza, po prostu nie pozwalali sobie dać wynagrodzenia przez niewierzących ludzi za ich służbę wierną dla Pana. Denn würden sie das tun, wäre es nicht mehr das Werk Gottes. Bo gdyby tak to przyjęli, to okazałoby się, że nie wykonują tego dzieła Bożego. Dann wäre es das Werk von Menschen. Bo wtedy by się okazało, że wykonują dzieło ludzkie. Man würde sich unter eine ungläubige Macht stellen. I tym samym można by powiedzieć, że stawialiby się jak gdyby do dyspozycji tak mocy tych niewierzących ludzi. Und wäre nicht mehr frei in den Worten, die Worte auszusprechen, die man aussprechen muss. I to by mogło spowodować, że nie czuliby takiej swobody, aby wypowiadać te słowa, które Bóg im dawał do serca, aby były wypowiedziane. Es gibt in Amerika ein neu eröffnetes Bibelmuseum in Washington. Jest w Ameryce nowo otwarte Muzeum Biblii w Waszyngtonie. Die Idee dahinter war, die Botschaft der Bibel zu verkündigen und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ideą otwarcia tego muzeum było podkreślenie wiarygodności Biblii i tego poselstwa, jakie Biblia przekazuje. Doch man verließ sich nicht auf Spenden von Gläubigen allein. I przy zakładaniu tego muzeum nie ograniczono się tylko do przyjmowania darów czy wsparcia ze strony ludzi wierzących. Man nahm auch staatliche Gelder und nicht wenige. Wykorzystano też i pieniądze państwowe, i to niemałe. Die Folge war, dass die Botschaft beschnitten wurde. A następstwem tego było to, że poselstwo, jakie zostaje przekazywane przez to muzeum, jest wielce ograniczone. Man findet in dem riesigen Museum nicht einmal das Wort Sünde. I w tym ogromnym muzeum ani razu nie ma wzmianki tego słowa grzech. Man findet nicht das Wort Vergebung. Ani razu nie ma też wzmianki o słowie przebaczeniu. Man findet nicht das Wort, den Namen Jesus. Ani razu nie jest wzmiankowane imię Jezusa. Und am Ende der Bibelausstellung wird die normale Bibel, die Bibel der Zeugen Jehovas und das Buch Mormon auf die gleiche Stufe gestellt. I pod koniec tego długiego przechodzenia przez muzeum wyłożone są księgi biblijne i co się okazuje? Na jednej płaszczyźnie położona jest Biblia, Księga Mormonów i Biblia zniekształcona przez Świadków Jehowy. Man musste liberal werden. Bo muzeum stwierdza, musimy być liberalni. Hier waren wohl solche, die nahmen nichts von denen aus den Nationen. Ale my tu czytamy, że byli to tacy, którzy w siódmym wierszu niczego nie przyjmowali od pogan. Sie waren völlig frei deswegen in der Verkündigung der Botschaft. I to spowodowało, że oni mieli całkowitą wolność, aby przekazywać takie poselstwo, jakie otrzymali ze strony Bożej. Aber ihr Leben war deswegen alles andere als einfach. Ale to też powodowało, że ich życie nie było łatwe, gładkie. Das ist der Preis, den diese treuen Leute freiwillig zahlten. Taka jest cena, jaką musieli zapłacić ci wierni ludzie w tej służbie, którą wykonywali. Gaius nahm sie auf, obwohl er sie nicht kannte. Gaius, pomimo tego, że ich nie znał, też ich przyjął. Jetzt kommt was sehr Schönes in Vers 8. I teraz możemy przejść do bardzo pięknej rzeczy, która jest opisana w 8 wierszu. Jetzt spricht hier nicht der ermahnende Apostel Johannes. W tym wierszu nie słyszymy tego napominającego apostoła Jana. Er sagt nicht, ihr nun seid schuldig, solche aufzunehmen. On nie mówi tutaj, wy jesteście tymi, którzy macie tą powinność, aby takowych przyjmować. Sondern dieser alte, der einzig noch lebende Apostel in der Zeit. Ale ten stary, jedyny ze wszystkich 12 apostołów, jeszcze w tym czasie żyjący apostoł, mówi. Der macht sich hier völlig eins mit Gaius und anderen. Że on całkowicie się jednoczy z Gaiusem i tymi pozostałymi. Er sagt, wir nun. I mówi, tak, i my. Und das wir ist betont.
I to słówko my w tym ósmym wierszu jest szczególnie podkreślone w oryginale. Er schließt sich vollkommen mit ein. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen. I podkreśla to, że my jesteśmy teraz winni takich gościnnie podejmować. Denn alleine dadurch werden wir schon Mitarbeiter an der Wahrheit. Bo tylko przez to samo, że ich przyjmujemy, stajemy się współpracownikami w głoszeniu prawdy. Erinnern wir uns noch an Epaphras. Jeszcze raz pozwólcie, że przypomnę o Epafrasie. Er war nicht nur der treue Mitknecht. On nie tylko był pokazany... On nie tylko, że został w liście do Kolosan przedstawiony jako ten wierny współsługa, sondern er war der geliebte Mitknecht. Ale jest określony tutaj w pierwszych wierszach tego listu do Kolosan jako ten umiłowany współsługa. Obwohl er einen ganz anderen Dienst hat als der Apostel Paulus. A pomimo tego, że on, niezależnie od tego, że on wykonywał przecież całkowicie inną służbę niż wykonywał apostoł Paweł, war er doch durch seine Treue ein Mitknecht. To jednak na podstawie jego wierności w wykonywaniu tej służby został nazwany przez apostoła współsługą. Und so werden wir hier Mitarbeiter an der Wahrheit. Tak też i tutaj my stajemy się tymi współpracownikami prawdy, przy prawdzie. Schon ein bewegender Abschnitt hier. To jest naprawdę bardzo poruszający urywek Pisma Świętego, jaki mamy przed sobą. Aber dann gab es an diesem Ort, wo der Gaius war, auch ein Problem. Ale na tym miejscu, w którym też i przebywał Gaius, pojawił się problem. Und das ist der sogenannte Diotrephes. I na tym miejscu pojawił się człowiek nazywany Diotrephes. Er wollte am Ort der Erste sein. Człowiek, który w tym miejscu lubiał odgrywać wśród wierzących rolę człowieka, który był na pierwszym miejscu. Der Erste heißt auf Latein Primus. Ten pierwszy po łacinie nazywany jest Primus. Bo das ist ganz interessant. I to jest bardzo interesujące. Wir lesen in der Apostelgeschichte und auch im Römerbrief. Że czytamy w Dziejach Apostolskich, jak również w liście do Rzymian. Ich weiß jetzt nur die Stelle aus dem Römerbrief im Augenblick auswendig. Ja tylko pamiętam to miejsce z Dziejów Apostolskich. Da heißt es in Römer... Przepraszam, z listu do Rzymian. Muszę to znaleźć, chwilkę. Da lesen wir in Vers 22 von Römer 16. W 16 rozdziale listu do Rzymian w wierszu 22 czytamy von einem Bruder, der heißt Tertius. Czytamy tutaj o pewnym bracie nazywanym Tercjusz. Und das bedeutet der Dritte. A to oznacza, to imię się tłumaczy trzeci. Am Ende von Vers 23 lesen wir von einem Bruder, der heißt Quartus. Das ist der Vierte. A w 23 wierszu czytamy o bracie, który nazwany jest Quartus. To tłumaczy się czwarty. Und ich meine, in der Apostelgeschichte lesen wir von einem Bruder, der heißt Secundus. Das ist der Zweite. A przypomina mi się, że w Dziejach Apostolskich jest też i mowa o bracie, który miał imię Secundus, a to oznacza drugi. Aber es gibt keinen Bruder, der heißt Primus. Ale nie ma ani jednego brata, który by miał imię Primus. Der Erste. Czyli w przetłumaczeniu pierwszy. Es würde auch nicht passen. Bo z całą pewnością byłoby to nie pasujące do Słowa Bożego. Der erste ist ein Name, der ausschließlich dem Herrn Jesus zusteht. Dlatego, że pierwszy to jest zawsze imię czy nazwa, która tylko i wyłącznie należy się Panu Jezusowi. Er sagt das selbst in der Offenbarung, ich bin der Erste und der Letzte. Na przykład on siebie samego nazywa w Księdze Objawienia, ja jestem pierwszy i ostatni. Aber hier in Vers 9 und in Vers 10 haben wir Bruder Primus.
Ale tutaj w naszym trzecim liście Jana czytamy o bracie, który siebie samego nazywa Prymus. Jemand, der unbedingt der Erste am Ort sein will. A więc człowiek, który do tego zawsze dążył, aby na tym miejscu, gdzie był, odgrywać zawsze pierwszą rolę. Denn darum geht es hier um ein örtliches Zeugnis in Vers 9. Tu czytamy, że chodzi o miejscowy zbór. Wo wahrscheinlich Gaius selbst auch hinging. Prawdopodobnie zbór, do którego też i sam Gaius chodził. Und eben auch dieser Diotrephes. Ale również i ten Diotrephes, 9 wiersz. Jetzt finden wir das ganz Interessantes. I czytamy tutaj bardzo interesującą rzecz. Dass der Apostel Johannes einen Brief an ihn geschrieben hat. Że apostoł napisał do niego list. Warum ist das interessant? O, to naprawdę byłoby interesujące. War es uns zeigt, dass die Apostel noch mehr geschrieben hat, als das, was wir hier im Wort Gottes haben. To wszystko wskazuje na to, że apostołowie pisali o wiele więcej listów niż te, które mamy zawarte w Słowie Bożym. Das heißt, sie schrieben auch persönliche Briefe. To oznacza, że i apostołowie pisali osobiste listy do poszczególnych członków zboru. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt irgendwas in der Bibel fehlt. To wcale nie oznacza, że cokolwiek tutaj brakuje w Słowie Bożym. Aber das zeigt uns das Wunder der Zusammenstellung der Bibel. Ale to wszystko nam podkreśla ten ogromny cud tego zgromadzenia wszystkich ksiąg biblijnych. Auf der einen Seite haben wir die Seite der Inspiration. Bo z jednej strony oglądamy tutaj sprawę inspiracji Pisma Świętego. Dass Gott sein Wort in die Herzen der Schreiber einhauchte. O czym czytamy, że Bóg swoje słowo w serca pisarzy tchnął. Und dass dann die Schreiber das Wort Gottes unter Leitung des Geistes aufschrieben. I czytamy, że wierni mężowie Boży pod kierownictwem Ducha Bożego zapisywali słowa Boże. Wir haben das gestern gelesen. Heilige Männer Gottes schrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Wczoraj żeśmy o tym mówili, że święci mężowie Boży, którzy byli pod działaniem Ducha Świętego, a można te słowo tak przetłumaczyć, pod działaniem, którzy byli napędzani przez Ducha Świętego, pisali Słowo Boże. Ale jest też i druga strona tego działania Bożego. A mianowicie też i zebranie wszystkich ksiąg biblijnych w jedną księgę Biblię. Gott wirkte auch gleichzeitig in den Empfängern. Bo to Bóg właśnie wszystko sprawił jednocześnie w sercach tych odbiorców tych listów, dass sie verstanden, dass es ein inspiriertes Wort Gottes, że oni to potrafili rozpoznać, że ten list to akurat jest inspirowane Słowo Boże. Das müssen wir aufbewahren. I my też musimy na to zwrócić uwagę i poważać to. Und das ist ein Bestandteil der Heiligen Schrift. Że właśnie dlatego te listy są częścią Pisma Świętego. Von anderen Büchern wussten sie, sie gehören nicht dazu. Czyli tamtejsi wierzący wiedzieli doskonale, że pozostałe listy czy księgi zapisane po prostu nie należą do tego kanonu Pisma Świętego. Nehmen noch einmal den Kolosserbrief. Jeszcze raz otwórzmy list do Kolosan. Ganz am Ende. Na sam koniec tego listu spojrzyjmy. Da ist es in Vers 16. I czytamy tam w 4 rozdziale w wierszu 16. Wenn dieser Brief, das heißt der Brief an die Kolosser bei euch gelesen ist, gdy ten list, czyli list skierowany do Kolosan u was będzie odczytany, dann kümmert euch darum, dass er nach Laodicea kommt und dort auch gelesen wird. Postarajcie się też o to, aby został odczytany także w zborze Laodicejczyków. Und dann kümmert euch darum, dass ihr den Brief lest, den ich an Laodicea geschrieben habe. A poza tym, to postarajcie się o to, aby ten list, który ja napisałem do Laodycei, również i był przeczytany wśród was. Aber diesen Brief haben wir heute nicht mehr. Ale tego listu skierowanego do zboru w Laodycei my nie mamy dzisiaj zawartego w Słowie Bożym. Den Brief an die Kolosan wir. Ale list skierowany do Kolosan, tak. Den Brief an die Laodicea nicht. List do Laodycei nie. Den Brief hier des Johannes, den er an Gaius geschrieben hat, den haben wir. Ten list, który napisał osobiście Jan do Gajusa, ten akurat mamy. Aber den Brief, den er vorher an die Versammlung geschrieben hatte, den Diotrephes abgefangen hatte, den haben wir nicht mehr.
ale tego listu, który apostoł Paweł skierował wcześniej do całego zboru, który ten list przechwycił Diotrefes, tego nie mamy. Das heißt, Gott wirkt immer auf zweierlei Weise. A to wszystko świadczy o tym, że Bóg działa zawsze w dwojaki sposób. Das entbindet nicht den Diotrefes von seiner Verantwortung. To wcale nie uwalnia Diotrefesa od jego odpowiedzialności przed Bogiem. Aber es zeigt, wie Gott das alles in seiner Hand hält. Ale to wszystko pokazuje nam, jak Bóg wszystko ma w swoich rękach i tym kieruje. Vielleicht noch eine Stelle dazu aus dem fünften Buch Mose. Jedno miejsce jeszcze do tego chciałbym przeczytać z piątej księgi Mojżeszowej. Aus 5. Mose 31. 31 rozdział. Da haben wir genau das, was ich gerade sagte. Tu czytamy dokładnie to, o czym przed chwilą opowiadałem. 5. Mojżeszowa 31. Vers 24 zeigt uns, dass Mose schrieb das Wort Gottes. Vorher lesen wir unter der Leitung Gottes. I w 24 wierszu czytamy, że Mojżesz spisał do końca wszystkie słowa tego zakonu, jaki jest zawarty w tej księdze. Aber dann gibt es einen zweiten Auftrag, der von Gott ausgelöst wurde. Ale również istnieje drugie zadanie, które zostało przekazane przez Boga. Vers 25 und Vers 26 am Anfang. I to czytamy w wierszu 25 i początek 26. Da gebot Mose den Leviten. Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby przekazali Lewitom. Und was sagt er ihnen? Nehmt dieses Buch des Gesetzes, Vers 26, und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn eures Gottes. I czytamy na początku 26 wiersza: weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana Boga waszego. Also was für das Alte Testament gilt, gilt für das Neue Testament und umgekehrt. I to, co dotyczyło i było prawdą i zastosowane w Starym Testamencie, również dotyczy Nowego Testamentu i na odwrót. Gott wirkt auf zweier, wirkte auf zweierlei Weise. Bóg działa i działał w dwojaki sposób. Was ist das Kennzeichen von diesem Diotrefes? Ale wróćmy z powrotem do tych cech charakterystycznych tego Diotrefesa. Das eine ist, er weigert sich Gastfreundschaft zu üben. A pierwszą rzeczą, jaką zauważamy, to jest to, że on wzbrania się przed udzielaniem gościnności. Versteh mich nicht falsch, es geht nicht um solche, die sie nicht ausüben können. Proszę mnie źle nie zrozumieć, tu nie chodzi o takie osoby, które ze względu na swoją zasobność nie są w stanie wyświadczać gościnności. Kann sein, dass jemand sehr alt ist. Bo może też i ktoś być bardzo stary, podeszły w wieku. Vielleicht auch krank ist. Może być ktoś taki, który też jest chory. Nicht die Räumlichkeiten hat. Albo ktoś taki, który nie ma odpowiedniego mieszkania. Oder gar nicht die materiellen Möglichkeiten. Albo ktoś taki, który nie jest do tego zdolny ze względów braków materialnych. Darum geht es hier nicht. Nie, tutaj o to nie chodzi. Geht um solche, die es nicht wollen, obwohl sie es könnten. Nie, tu chodzi o kogoś takiego, który mógłby, ale nie chciał. Denn das ist dieses Kennzeichen von Diotrefes. Gdyż to właśnie jest cechą tego Diotrefesa. Er ist nicht nur jemand, der die Brüder nicht annimmt. On nie tylko jest takim bratem, który innych braci nie przyjmuje. Das könnte man, wie gesagt, noch verstehen, wenn er nicht die Möglichkeiten hätte. Jak powiedziałem, można by było to zrozumieć, gdyby nie miał takich możliwości. Aber er bereitet denen Schwierigkeiten, die bereit sind, solche Brüder aufzunehmen. Ale on nawet też i sprawiał trudności, wymówki tym, którzy mieli taką możliwość, żeby ich chęć przyjmować, i on zabraniał im tego. Das heißt sogar hier, er wehrt auch denen. Nawet on im zabraniał to czynić. Die es eben tun wollen. Takim, którzy chcieli tego dokonać. Der stößt sie sogar aus der Versammlung. I co najgorsze, nawet usuwa ich ze zboru. Was für ein schrecklicher Mann. Cóż to za przerażająca osobowość. Ohne Frage ein Gläubiger. Bez żadnej wątpliwości to był człowiek wierzący. Aber der den Platz der Demut vollkommen verlassen hatte. Ale człowiek wierzący, który całkowicie opuścił stanowisko pokornego wierzącego. Der der erste sein will. Człowiek, który chciał odgrywać pierwszą rolę. Es geht immer um solche, die etwas wollen, was ihnen nicht zusteht.
Bo są tacy, którzy coś chcą, co w ogóle im nie jest darowane. Es gibt Brüder, die sind reich. Bo przecież są tacy bracia, którzy są bogaci. Und wir können Gott danken, dass es solche gibt. I tylko możemy Bogu za to dziękować, że mamy takowych pośród siebie. Aber es gibt auch solche, die reich werden wollen. Ale też i są tacy, którzy chcą być bogatymi. Und das ist eine große Gefahr. A to już jest wtedy bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Es gibt solche, die können nicht arbeiten, weil sie vielleicht krank sind oder ihre Arbeitsstelle verloren haben. Mogą być też i tacy, którzy nie mogą pracować, bo są chorzy, albo tacy, którzy stracili miejsce pracy. Aber es gibt auch solche, sagt Paulus an die Thessalonicher im zweiten Brief, die nicht arbeiten wollen. Ale również są i tacy, o których apostoł Paweł pisał w drugim liście do Tesaloniczan, określając ich jako tacy, którzy nie chcą pracować. Wir merken, worum es geht. A więc z pewnością zauważamy, o co chodzi. Der Apostel Johannes spricht eine Warnung aus. Tutaj apostoł Jan wypowiada bardzo poważne ostrzeżenie. Auf der einen Seite sagt er, ich musste das hier in diesem Brief schon mal erwähnen. Z jednej strony on musiał to w tym liście swoim krótkim wymienić, aber er sagt auch, ale też dodaje do tego, ich sage es mit meinen eigenen Worten, ja powiem to teraz swoimi słowami, sage dem Diotrephes, ich werde kommen. Powiedz temu Diotrephesowi, że ja kiedyś przyjdę do was. Und dann werde ich dich persönlich zurechtweisen. So beginnt Vers 16, Vers 10 zwischen den Zeilen. A wtedy ja go doprowadzę do porządku, tak możemy to wywnioskować, czytając wiersz 10. Deshalb, wenn ich komme, will ich an seine Werke erinnern, die er tut. Gdy przyjdę, to przypomnę mu te uczynki, które on wykonuje. Er sagt in Vers 11, geliebte, ahme nicht das Böse nach. I dodaje w wierszu 11. Umiłowany, ty nie naśladuj tego, co złe. Das auch eine wichtige Botschaft für uns. To jest bardzo ważne poselstwo dla nas. Vielleicht denken wir manchmal, was habe ich mit so einem Satz zu tun? Może ty sobie pomyślisz, a cóż, ja mam do czynienia z takim zdaniem, które tu czytamy. Aber kennen wir das nicht manchmal aus unserem eigenen Leben? Ale tak zastanówmy się, czy nie znamy to czasem z naszego własnego życia? Wenn der das tut, dann kann ich das auch tun. I myślimy sobie, jak ten to mógł zrobić, to ja też mogę. Naja, wenn der so was Schlimmes macht, ich mach das so ein klein bisschen weniger, dann kann ich das ja auch machen. Jeżeli on zrobił coś złego, no to ja zrobię też, ale troszkę mniej złego. Wenn derjenige vielleicht nur viermal im Monat in die Versammlungsstunde kommt. Jeżeli ktoś taki jest, który tylko raz w miesiącu przychodzi na zgromadzenie. Und kommt vielleicht zwölfmal nicht. A potem nie przychodzi przez 12 następnych niedziel. Na ja, so schlimm bin ich nicht, komme immerhin 10 mal. No to przecież ja nie jestem taki zły, bo ja tak raz na 10 niedziel przychodzę. Wie schnell kann man so argumentieren wie hier? Jakże często my możemy w naszych sercach sobie samego siebie usprawiedliwiać, przytaczając sobie samemu tego rodzaju argumenty. Wenn der 5 Minuten zu spät kommt jeden Sonntag. Jeżeli tamten przychodzi zawsze każdą niedzielę spóźniony 5 minut. Ich komme nur 2 Minuten zu spät. To przecież nic się nie stanie, jak ja przyjdę spóźniony 2 minuty. Wie schnell argumentieren wir so? Jakże szybko potrafimy sobie samemu tego rodzaju argumentacją pomagać. Hier Vers 11. Geliebte, ahme nicht das Böse nach. Weźmy sobie do serca wiersz 11. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe. Und wichtiger Vers für unser praktisches Christenleben. Jest to bardzo ważny wiersz do naszego praktycznego życia chrześcijańskiego. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Bo są takie dwie grupy ludzi. Solche, die aus Gott sind. Tacy, którzy są z Boga. Ihr Kennzeichen ist, sie tun das Gute. I ich cechą charakterystyczną jest to, że oni czynią to, co dobre. Und solche, die nicht aus Gott sind, sie tun immer das Böse. I tacy, którzy nie są z Boga, oni zawsze czynią to, co złe. Kann ein ungläubiger Mensch nicht gute Werke tun? Ktoś zapyta, czy niewierzący ludzie nie mogą czynić dobrych uczynków? Arme unterstützen zum Beispiel? Na przykład wspierając biednych? Natürlich. Tak, naturalnie, mogą. Aber weil er ungläubig ist, tut er es aus sich heraus.
Ale ponieważ ten człowiek jest niewierzącym, to on czyni to z swoich własnych, wewnętrznych, altruistycznych pobudek. Und nicht aus der Beziehung zu Gott. I nie z tych pobudek, które wynikają z jego związku społeczności z Bogiem. Ja, wenn es nicht aus Gott ist, ist es nicht gut. A więc jeżeli to nie jest ze strony Bożej, to to nie jest dobre. Und deswegen kann jemand ohne Gott vom Prinzip her aus der Sicht Gottes keine guten Werke tun. A więc ktoś taki, patrząc ze strony Bożej, nie jest w stanie wykonywać tych dobrych uczynków, które są Boże dobre uczynki. Auch wenn sie vielleicht aus den Augen der Menschheit trotzdem gut sind. Nawet pomimo tego, jeżeli one w oczach ludzi otaczających tego człowieka wydają się dobrymi uczynkami. Ja, das Kennzeichen dieser Sätze bei Johannes ist, man kann sie umdrehen. Tutaj właśnie tą cechą charakterystyczną tego listu Jana jest to, że możemy te sprawy właśnie odwrócić. Wer Gutes tut, der muss aus Gott sein. I jest to jasno powiedziane, jeżeli ktoś czyni dobro, to musi być z Boga. Und wer aus Gott ist, tut eben auch Gutes. I odwrotnie, jeżeli ktoś jest z Boga, to czyni też i dobro. Auch wenn er in seinem Leben schon mal sündigt. Nawet jeżeli się zdarzy, że on od czasu do czasu w swoim życiu zgrzeszy. Aber es geht um das Prinzip. Ale nie, tu chodzi o główną zasadę. Es wird noch kurz eine zweite Person eingeführt. I krótko jest tutaj wspomniana druga osoba. Und das finde ich hier so unheimlich schön an diesem Brief. I ja uważam, że to jest tak wspaniałe akurat w tym liście. Vielleicht dachte dieser Gaius, lohnt es sich überhaupt. Może ten Gaius sobie pomyślał, ach, przecież tak postępować, to się w ogóle nie opłaca. Was kann ich machen gegen diesen mächtigen Diotrephes? Cóż ja mogę zrobić przeciwko temu mocnemu Diotrephesowi? Johannes zeigt in Vers 12, Mensch Gaius, du bist nicht allein. A Jan pokazuje tutaj temu Gaiusowi, Gaiusie, przecież ty nie jesteś sam. Da ist noch ein Demetrius. Ty nie występujesz sam przeciwko Demetriuszowi. Przepraszam, temu Diotrephesowi. Masz Demetriusza przy swoim boku. Dem ist ebenfalls ein wunderbares Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. W 12 wierszu czytamy o tym, że temu Demetriuszowi wszyscy wystawili piękne świadectwo, a nawet sama prawda. Weißt du, es kann manchmal sein, wenn es Schwierigkeiten dort gibt, wo wir sind. Tak, czasami może się tak zdarzyć, że jeżeli pojawią się trudności w tym miejscu, w którym my przebywamy, sehen wir vielleicht nur noch die Schwierigkeiten. To my może jesteśmy skłonni widzieć tylko te trudności. Sehen vielleicht nur noch unsere Schwachheit. I dodatkowo jeszcze do tego zaczynamy zauważać naszą własną słabość. Und nehmen gar nicht wahr, dass auch noch andere treue sind. I w ogóle tego o tym zapominamy, że są też i inni, którzy są wierni. Hier sagt er noch einmal, Gaius, da ist noch einer, dieser Demetrius, der ist auch wunderbar treu in der Wahrheit. I tak tu widzimy tego Gaiusa, do którego jest te cudowne słowo skierowane. Gaiusie, przecież jest i inny wierny, cudownie wierny współpracownik Demetriusz. Zwróć na niego uwagę. Das Thema dieses Briefes ist nicht die Ermahnung an Diotrephes. Tematem tego listu nie jest napominanie tego Diotrephesa. Das Thema dieses Briefes ist die Ermunterung des Gaius. Nie, tematem tego listu jest właśnie zachęta do działania dalszego dla tego Gaiusa. Bleib bei deiner Treue, auch wenn Schwierigkeiten da sind. Pozostań dalej wierny w wykonywaniu twojej służby, nawet jeżeli pojawiają się trudności. Dennoch wir geben dem Demetrius Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Tak, i wszyscy dają świadectwo temu Demetriuszowi, a ty dobrze wiesz, że to jest prawdą. Zum Schluss sagt noch, hätte noch vieles zu schreiben. A na koniec jeszcze do tego dodaje, miałbym ci wiele do napisania. Und ich glaube noch viele gute Dinge, darum geht es hier. I ja myślę, że tu chodzi apostołowi, że mógłbym jeszcze o wielu dobrych rzeczach przeczytać. Aber er sagt, ich will das hier nicht schriftlich tun. Ale ja nie będę to teraz robił pisemnie. Das was mir auf dem, das was mir auf dem Herzen so wichtig war, das habe ich hier jetzt aufgeschrieben, sagt er. Mówi, to co dla mnie było takie bardzo ważne, to ja ci tutaj te najważniejsze rzeczy napisałem. Aber den Rest den möchte ich mit dir mündlich besprechen. Ale resztę to ja omówię z tobą usta w usta. Guck mal, was dieser steinalte Mann hier sagt.
Zwróćcie na to uwagę, co ten bardzo stary w podeszłym wieku mąż Boży Jan mówi. Sondern ich hoffe dich bald zu sehen. Pisze tutaj: mam nadzieję, że ciebie wkrótce zobaczę. Und wir wollen mündlich miteinander reden. I będziemy ze sobą osobiście rozmawiać. Dieser alte Mann wollte sich auf den Weg machen, um diesen Gaius zu besuchen. Ten stary mąż Boży chciał udać się w podróż, aby odwiedzić tego Gajusa. Um viele Dinge miteinander, wie es hier heißt, oder eben auch von Mund zu besprechen. I wiele rzeczy osobiście, tak jak tutaj jest napisane, usta w usta omówić. Wir meinen heute vielleicht manchmal, wir schicken schnell eine SMS. My sobie czasami myślimy, a wystarczy, jak ja mu poślę SMS-a. Oder wenn wir uns ein bisschen mehr Mühe machen, eine E-Mail. A jeżeli ktoś bardziej się chciałby potrudzić, no to dobrze, napiszemy mu dłuższego e-maila. Um einer sind die Probleme gelöst. I ktoś sobie pomyśli, tym samym problem jest rozwiązany. So geht es nicht, sagt Johannes. Ale Jan mówi, nie, tak to się nie robi, to się nie uda. Er will sich aufmachen. Nie, Jan chce wybrać się w podróż. Zum einen sicherlich auch, um diesen Diotrephes zurechtzuweisen. Z całą pewnością również po to, aby tego Diotrephesa doprowadzić do porządku. Doch zum anderen, und das ist eine sehnliche Hoffnung. I jednak też i w drugiej sprawie, i to ma największą nadzieję. Um erstens Gaius zu sehen. Że po pierwsze będę widział się z tobą, Gajusie. Und zweitens, um von Mund mit ihm zu sprechen. A po drugie, aby osobiście z tobą porozmawiać. Gaius, genieße den Frieden Gottes. Gajusie, niech pokój Boży będzie z tobą i ciesz się nim. So sagt er Friede dir. Tym samym te słowo, które jest w 15 wierszu, tak się wykłada. Pokój z tobą. Es gab diese treuen Brüder, die er aufnahm. Bo byli tacy bracia wierni, którzy innych braci przyjmowali. Er kannte sie nicht, es waren Brüder. Przecież nie znali ich, że oni byli braćmi. Es waren keine Freunde. Nie byli przyjaciółmi wcześniej. Aber in Vers 15 ist die Rede von Freunden. Ale w wierszu 15 mowa jest o przyjaciołach. Es grüßen dich die Freunde. Pozdrawiają cię przyjaciele. Und so ist es unter uns auch. I tak też ta sytuacja wygląda pomiędzy nami. Wir sind Brüdern und Schwestern untereinander und miteinander. My jesteśmy braćmi i siostrami między sobą, razem ze sobą włączeni. Aber nicht jeder ist mit jedem auch Freund nach dem biblischen Sinn. Ale nie każdy od razu musi być z drugim bratem przyjacielem według tego biblijnego sensu. Sprüche 17, Vers 17 sagt, ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. W Przypowieściach w 17 rozdziale, w 17 wierszu mamy znamienne słowa napisane, że przyjaciel miłuje zawsze, w każdym czasie. I jako przyjaciel we właściwym czasie się zawsze narodzi. Auch Gott ist sehr vorsichtig mit diesem Wort. Również i Bóg jest bardzo ostrożny w używaniu tego słowa. Er nennt Abraham seinen Freund. On między innymi nazywa Abrahama swoim przyjacielem. Der Herr Jesus nennt in Johannes 15 die Jünger seine Freunde. A Pan Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale nazywa również przyjaciółmi swoich własnych uczniów. Vers 13, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jana 15, rozdział 13, 14 wiersz. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Warum sagt das der Herr nicht schon in Johannes 6? Dlaczego tak nie powiedział Pan Jezus już w 6 rozdziale Jana? O, Johannes 10. Albo w 10 rozdziale Jana. Weil der Herr sehr vorsichtig mit diesem Wort ist. Dlatego, że właśnie Pan był bardzo ostrożny w używaniu tego słowa. Denn er sagt es in Johannes 15 nicht zu den 12 Jüngern.
Bo Pan Jezus nie powiedział tego w 15 rozdziale tutaj do 12 uczniów. Er sagt es nur zu den 11 Jüngern. On to powiedział tylko do tych 11 uczniów. Er benutzt diesen Ausdruck Freund erst nachdem Johannes in Johannes 13, ich sag mal, diese Gemeinschaft verlassen hatte. On tego wyrażenia przyjaciele użył dopiero wtedy, gdy Judasz opuścił tą społeczność i Pan mógł zwrócić się ze słowem przyjaciele tylko do tych 11, którzy byli mu wierni. Deswegen wäre es vor Johannes 13 nicht passend gewesen. I dlatego przed tym 13 rozdziałem Ewangelii Jana byłoby to naprawdę nie na miejscu, nie pasujące, żeby użył tego słowa. Denn dort lesen wir in Vers 30, als er, das ist Judas Iskariot, nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Vers 30, Johannes 13, Vers 30. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 30 wiersz. On więc, czyli Judasz, wziął kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Wir sind Brüder untereinander. Oczywiście, my wszyscy jesteśmy braćmi pomiędzy sobą. Und wir sind es alle, weil wir alle erkauft worden sind durch das gleich kostbare Blut. I wszyscy jesteśmy między sobą braćmi i siostrami, bo wszyscy jesteśmy odkupieni równie kosztowną krwią Pana Jezusa. Aber Freundschaften pflegen wir nur mit wenigen und das ist auch nicht verkehrt. Ale stosunki przyjacielskie pielęgnujemy tylko z niektórymi wśród braci czy sióstr, bo nie z każdym tak jest. To jest nicht so wie bei Facebook, wo man plötzlich 1000 Freunde hat. To nie tak jak w przypadku Facebooka, że można w krótkim czasie sobie tak zwanych 1000 przyjaciół nazbierać. Es sind keine Freunde. Ale przecież dobrze wiemy, że to nie są nasi przyjaciele. Hier sind es echte Freunde. Nie, my mówimy o prawdziwych przyjaciołach. Es gibt eine persönliche Beziehung. A więc z kimś takim mam swój osobisty związek. Und so schließt dieser kurze Brief mit den Worten: Grüße die Freunde mit Namen. I tak ten krótki list kończy się znamiennym słowem pozdrów imiennie przyjaciół. Und ein Name steht immer für charakterystische Kennzeichen einer Person. A w tamtych czasach imię zawsze było związane z charakterem danej osoby. Darum hatte auch der Herr Jesus viele Namen. A dlatego też i Pan Jezus nosi wiele imion. Weil ein Name gar nicht ausreichen würde, um ihn zu beschreiben. Dlatego, że jedno imię by nigdy nie wystarczyło, aby go w odpowiedni, godny sposób opisać. Es ist ein kurzer Brief. A więc rozważaliśmy teraz bardzo krótki list. Aber ein zu Herzen gehender Brief. Ale list, który na pewno sięgnął głęboko do naszego serca. Mit tiefen praktischen Belehrungen für unser geistliches Leben. List, który posiada głębokie, praktyczne pouczenia dla naszego duchowego życia. Seien wir solche wie ein Gaius. Bądźmy wszyscy tacy jak Gaius. Die festhalten in der Wahrheit. Którzy mocno trzymamy się prawdy. Und treu wandeln in der Wahrheit. I wiernie chodźmy w prawdzie. Dziękuję. Thank you.
67. Jest numer 67. Przecież ten kapłan miał zadanie dane przez Boga, żeby w tej księdze czytać i głosić Słowo Boże, tak jak my to dzisiaj czynimy. A więc ten kapłan jest obrazem takiego chrześcijanina, który nie ma wielkiego zainteresowania Słowem Bożym. Ma się w rękach Słowo Boże, ale się go po prostu nie czyta. Man liest es nicht unser Gebet.
nie czyta się tego słowa również też i w modlitwie, czy z modlitwą. Panie, co sich wenig dafür. I po prostu niewiele się tym Słowem Bożym interesujemy. Ich hoffe, dass ihr nicht dazu gehört. Ich hoffe, dass ihr nicht zu dieser Gruppe gehört. Mam tylko taką nadzieję, że wy do takiej grupy właśnie chrześcijan nie należycie. Und dass ihr dieses Wort unser Gebet lest. Ale mam nadzieję, że czytacie to Słowo Boże, modląc się jednocześnie i prosząc o jego zrozumienia. Der nächste Mann, der hier vorkommt, ist der Schreiber Schaffan. Następnym mężem, o którym tu czytaliśmy, to jest właśnie pisarz o imieniu Schaffan. Die Hauptaufgabe des Schreibers ist es, das Wort Gottes zu kopieren. Głównym zadaniem takiego pisarza było w tamtych latach właśnie przepisywać Słowo Boże. Aber da man das Wort Gottes ja nicht hatte, konnte Schaffer das nicht tun. Ale ponieważ nie miał w rękach swoich Słowa Bożego, czyli jest dla nas jasne, że tego zadania swojego nie wykonywał. Jetzt kommt er in Kontakt mit dem Wort Gottes. Ale teraz on był skontaktowany ze Słowem Bożym. Und Hilkia sagt, das ist das Buch des Gesetzes. I Hilkiarz od razu powiedział, że to jest Księga Zakonu. Schaffan setzt sich hin und liest es. Schaffan usiadł i natychmiast zaczął ją czytać. Das ist gut. Dobrze, że tak zrobił. Aber es verändert nichts in seinem Herzen. Ale ta księga niestety niczego nie zmieniła w jego sercu. Das ist schlecht. I to jest złe. Gott ist so gnädig und gibt Schaffan eine zweite Chance. Bóg jest tak łaskawy, że daje temu Schaffanowi drugą szansę. Er kommt zu dem König. Bo on idzie z tą księgą do króla. Und er muss es noch mal lesen. I tam przed królem jeszcze raz musi tą księgę przeczytać. Jetzt muss er sogar laut lesen. A teraz nawet musi to na głos czytać. Und wenn ich etwas laut lese, lese ich viel intensiver. A jeżeli ja czytam Słowo Boże głośno, to okazuje się, że czytam o wiele intensywniej niż po cichu. Und Schaffan macht das. I Schaffan to zrobił. Und er liest das dem König Josia vor. Przeczytał te słowa zakonu przed królem Jozjaszem. Das ist wieder gut. I to oczywiście było znowu dobrą rzeczą. Ale zauważamy, że znowu to słowo nie dotarło do jego serca. I to znowu jest złą rzeczą. A więc jasne tutaj jest, że Schaffan jest właśnie obrazem takich ludzi, którzy są tylko z nazwy chrześcijanami. Tak zwane nominalne chrześcijaństwo. A więc ludzie, którzy słyszeli coś o Słowie Bożym, vielleicht mal Teile davon gelesen hat, może i niektóre części Słowa Bożego przeczytali, der auch in gewisser Weise vielleicht christlich ist, może też i ci ludzie w pewnym sensie żyją po chrześcijańsku, aber ist eben kein Christ. Ale, można powiedzieć, to wcale nie robi z nich chrześcijan. Ich finde das Wesentliche. Bo im brakuje czegoś najważniejszego. Und so spricht er auch in Vers 10 nur von einem Buch. I tutaj ten wiersz 10 mówi o jednej księdze. Mir ist das Buch für ihn nicht. Mir ist das Buch für ihn nicht. Aha, on mówi tylko, że znaleziono tam jakąś księgę. Dla niego to nic więcej nie było ważnego, tylko księga jakaś. Ein Buch unter vielen. A więc książka pomiędzy, księga pomiędzy wieloma księgami. Ich hoffe, dass ihr zu dieser Gruppe auch nicht gehört. I mam taką nadzieję, że wy też do takiej grupy ludzi nie należycie. Denn dann geht es sogar ewig verloren, weil ihr kein Leben aus Gott habt. Bo gdyby tak było, to byście poszli na wieczne potępienie, bo nie mielibyście życia z Boga. Jetzt kommt eine dritte Person noch kurz. Ale jeszcze trzecia osoba tutaj na scenie się pojawia. Das ist der König Josia. To jest król Jozjasz. Ist eigentlich ein armer Kerl, obwohl er König ist. W zasadzie, gdy się przeczyta jego historię, to można powiedzieć, cóż za nędzny człowiek, pomimo tego, że był królem. Mit 8 Jahren war er plötzlich König. W swoim okresie dziecięcym, 8 lat, uczyniono go królem. Kindheit vorbei. A więc, gdyby przeminęło dla niego dzieciństwo. Schulzeit vorbei. Przeminął dla niego też i ten czas nauki w szkole. Da würden sich vielleicht einige drüber freuen. Może niektórzy by się cieszyli, że tak się stało. Aber er konnte nicht lesen. Ale, co się okazuje, niestety nie potrafił czytać. Deswegen musste der Schreiber Schaffan zu ihm kommen. To dlatego właśnie musiał przyjść do niego pisarz Schaffan i przeczytać.
Und ihm das Wort vorlesen. Tak, przeczytać mu tą księgę. Und jetzt hört dieser Mann das Wort zum ersten Mal in seinem Leben. I ten mężczyzna słyszy po raz pierwszy w swoim życiu Słowo Boże. Und ist ihm das Wort so egal wie diesem Schaffern? I czy to Słowo jest dla niego tak obojętne jak dla tego pisarza Szafana? Nie, absolutnie nie. Der König macht etwas, was jeder sah. Król uczynił coś, co mógł każdy zauważyć. Der änderte radikal sein Leben. On radykalnie odmienił swoje życie. Der zerriss seine Kleider. I na znak tego on rozdarł swoje szaty. Stell dir mal vor, dieser große König zerreißt seine Kleider. Wyobraź sobie, wielki król, dorosły król, rozrywa swoje gdy to się stało, to z całą pewnością następnego dnia wszyscy już o tym wiedzieli w jego królestwie. Dlaczego ten człowiek tak to zrobił? Dlatego, że w jego życiu nie nastąpiła tylko taka zewnętrzna przemiana, ale nastąpiło też i wewnętrzne zawrócenie z poprzedniej drogi. I na, w ślad za tym czytamy najważniejszy wiersz, jaki występuje w życiu tego króla. I mam taką nadzieję, że wy wszyscy jak jeden należycie do tej grupy. Bo to naprawdę byłoby rzeczą bardzo dobrą. Bo to jest rzecz, którą Bóg widzi. I Bóg dlatego posyła do niego proroka i pierwszą rzecz, którą prorok zauważył, to słowa, które Bóg do niego powiedział, żeby królowi przekazał. Ponieważ twoje serce stało się miękkie. Co to w ogóle oznacza mieć miękkie serce? Jaka jest cecha charakterystyczna takiej części ciała, która jest miękka? Taką część ciała ja jestem w stanie uformować. A więc mogę ją tak uformować, jak chcę. I do tego męża Bóg powiedział, widzisz, teraz twoje serce zmiękło. I tym samym mu powiedział, spójrz, twoje serce teraz mogę tak uformować, jak ja bym chciał, żeby ono wyglądało. Das heißt, das Herz dieses Königs richtete sich nach dem Wort Gottes aus. To oznacza nic innego jak to, że to serce tego króla zaczęło teraz postępować według Słowa Bożego. Jest to jedyny król, o którym w całej Biblii możemy w ten sposób przeczytać. I to dla Boga było tak ważną rzeczą, że w tym równoległym miejscu, czyli w Księdze Kronik, która powtarza tę historię, jeszcze raz Bóg o tym wspomina. I mówi o tym miękkim sercu tego króla. I taką mam nadzieję, że wszyscy takie serce macie. Bo gdy czytamy Słowo Boże, to w ten sposób to Słowo działa, że formuje nasze serce. Ale to też powoduje, że odpowiednio do tego Słowa zaczynamy zmieniać swoje życie. Oby też mógł Bóg powiedzieć też i o was samych, ponieważ twoje serce stało się miękkie. Die Folge für Josia war, dass er unter dem kompletten Segen Gottes stand. A następstwem w życiu dalszym Jozjasza było to, że on znalazł się pod całkowitym błogosławieństwem Bożym. Solange er ein solches Herz hatte, lebte er im Segen Gottes. I dokąd właśnie takiego rodzaju serce posiadał, to on cały czas żył z tym błogosławieństwem Bożym. Eine ganz wichtige Belehrung für uns.
I to zdarzenie jest bardzo ważnym pouczeniem dla nas. Egal wie alt jeder ist. Nieważne ile macie lat. Dass wir ein solches weiches Herz. To jest rzeczą bardzo ważną, abyście posiadali tego rodzaju miękkie serce.